Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z europejskim Pentagon Challenge, a więc mamy już oficjalną datę na premierę gry Football Manager 2017. Będzie to czwarty dzień listopada 2016 roku, tak więc panowie, już naprawdę niedługo. Tak więc ja na pewno nie zdążę tutaj zrobić tego wyzwania europejskiego Pentagon Challenge, dlatego w tym momencie oficjalnie ogłaszam, że zmieniamy cel tej serii. Obecnie cel tej serii, myślę, że na chwilę obecną, to wprowadzenie Watford do angielskiej ekstraklasy oraz zdobycie mistrza Anglii, a o Ligę Mistrzów już tak za bardzo nie będziemy się przejmować. Oczywiście fajnie będzie zdobyć Ligę Mistrzów, fajnie będzie dojść do tej Ligi Mistrzów, w ogóle wyjść z grupy i tak dalej, wejść do grupy. Ale głównie skupmy się teraz na rozwoju tego klubu Watford, bo naprawdę bardzo przyjemnie się tutaj czuję, tą drużynę, którą stworzyłem w tym momencie. Moim zdaniem mamy naprawdę spore szanse na awans, ale musimy się ograć. Więc przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku. Pokazałem wam wszystkie transfery oraz przegraliśmy dwa pierwsze mecze w lidze. Strzeliliśmy jedną bramkę, straciliśmy aż 5. Z Leeds 0-2, z Sheffield Wednesday 1-3. Dzisiaj zagramy sobie z Brighton, już za chwilkę, Charlton, dalej Accrington, Capital One Cup, druga runda, Derby oraz Nottingham Forest. Te 5 spotkań już dzisiaj w tym odcinku, tak więc w sumie co? Jeszcze wam pokażę, bo przyszedł do nas właśnie Alen Halilović. Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Nie mogę już się doczekać, aż ten Chorwat, 24-letni, wejdzie do składu. Jak na razie jest bardzo nieograny, tak więc damy mu szansę do ogrania w rezerwach oczywiście. Tak więc przejdźmy może do składu na to spotkanie. A więc tak, od bramce Hauk, no w sumie nic tutaj się nie zmieniło od poprzedniego meczu, gdyż po prostu no, gramy najsilniejszym ustawieniem w tym momencie. James Wilson jest nieograny, tak samo jak Halilović, więc już jutro w meczu z Fulham rezerwami się ograją i zobaczymy, chociaż to ogranie pewnie wzrośnie gdzieś do ponad 70%, tak więc jeszcze myślę, że na mecz z Charlton nie będą gotowi, a myślę, że najlepszą okazją do zaprezentowania swoich sił to będzie właśnie mecz za Accrington. Ale jak będzie, zobaczymy, tak więc takim składem ciśniemy, no i rozpoczynamy mecz numer 1 dzisiaj. No, mamy pierwszą akcję obita do Asombolongi, jeszcze obita przy piłce Asombolonga, jednak no, to podanie w ogóle nie w tempo. Obita jeszcze walczył i Angela, dlaczego obita w ogóle nie biegł w stronę tej piłki, nie wiem, ale na szczęście jest cały czas pod naszymi nogami. Gnukuri na Asombolonga, Asombolonga wchodzi w pole karne, Greidel, tam brakło troszeczkę przyspieszenia, ale cały czas mamy piłkę. Gnukuri, ależ piła, Asombolonga w słupek. O nie, cóż to była za okazja. Sytuacja numer 2, Hauk od bramki. No i uwaga. Ale bardzo dobrze, bez w ogóle pomysłu jakiegokolwiek. Nie wiem, co to było za podanie, co miało znaczyć. Gnukuri na prawe skrzydło, nie? Na lewe Wjundalun, zszedł do środka. Jeszcze Greidel, sporo miejsca, chociaż już dwóch zawodników przyjmie Asombolonga. Mamy 1-0. Asombolonga, jego drugie trafienie w tym sezonie. W trzech spotkaniach jak na razie. Też oczywiście cieszy asysta Greidela z prawego skrzydła. Tutaj mimo asysty dwóch obrońców potrafił dośrodkować. Asombolonga świetnie znalazł sobie miejsce w polu karnym, 1-0. Ale akcja jest prowadzona dalej, tak więc czy będzie szybka odpowiedź Brighton? No zaraz się przekonamy, oby nie. Oby nie było nic takiego, teraz szybki odbiór by się przydał. Wood. Oj, zawiodła prawa obrona, Wood. Balanta, ależ tam wszedł pięknie, nie było żadnego faulu i jeszcze Greidel i teraz my z kontratakiem szybkim. No chociaż już szybki na pewno nie będzie. Quintero, Quintero da Asombolongi, nie było tam spalonego. Cóż za podanie naszego ofensywnego pomocnika i mamy 2-0. Tak jest. Zobaczmy jeszcze raz Quintero. No i nie ma mowy o spalonym. Nie ma mowy o spalonym. Świetnie tutaj zachował, znaczy świetne podanie Quintero w ogóle. I kolejna sytuacja dla Watford. Czy to będzie w końcu ten mecz? Ten mecz na przełamanie. Ależ Ward się pokazał. Ach, myślałem, że już będzie hat-trick, ale jeszcze nic nieskończone. Wijndalun, przepraszam. Poprawialiście mnie tyle razy w komentarzach, a więc muszę w końcu zapisać sobie w tej bani. Wijndalun strzela bramkę numer 3. No tutaj trudnego zadania nie miał. Pięknie, 3-0.
Sytuacja, wybicie z autu, Gradle nie opanował piłki, szkoda, oj Wood, ależ tutaj wyszedł, Balanta nie dał rady, ale prosto w Hauga strzelona ta piłka. Czy teraz będziemy mieć swoją okazję? Nie będziemy. Znowu wybicie od bramki, Asumbalonga nawet nie miał tam miejsca na powalczenie, ale Quintero, Wijndalum, Asumbalonga na plecy wziął obrońców, Gradle, Gradle, cóż za strzał! No ale bramkarz Brighton broni. No i końcowa pierwszej połowy, właśnie sędzia gwizdnął po raz ostatni. No ja tutaj mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z wyniku 3-0. No i cóż, lecimy dalej. W ogóle Gradle z dwoma asystami, Quintero, widzieliśmy tą piękną asystę, Wijndalum i Asumbalonga strzelali bramki. No przy piłce Brighton, Martins. Martins, ależ podanie na Stevensa, no cóż za obrona Hauga. No tak więc to już jest pierwsza, mam nadzieję, z jego wielu świetnych interwencji. I Brighton znów przy piłce, Goldson. Goldson, no podanie w sumie dobre na Ulesa, tylko że Obita jest bardzo szybkim obrońcą. I właśnie głównie dlatego wychodzi u nas jako lewy obrońca. Ależ piła, ależ już widzę, że to zgranie zaczyna. Pięknie, ależ Wijndalum! Cóż za akcja w ogóle, ja tutaj troszeczkę pozmieniałem polecenia indywidualne dla moich zawodników, no i widzę, że działa. Gradle, trzecia asysta, Wijndalum, druga bramka. Nic tylko się cieszyć. I Brighton zaczyna od wyrzutu z autu, ale szybki przechwyt, o Jan Hela bardzo słabo, tutaj nie dał rady, Wallace, no. Niestety Hawk kapituluje po raz pierwszy, Jed Wallace strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. No i zobaczmy jeszcze raz, ale to był naprawdę bardzo dobry strzał. No tutaj Angela nie dał rady. Strzał lewą nogą. Nie miał szans nasz bramkarz. 65. minuta, tak więc na ostatnie 25 minut zrobimy tutaj pewne zmiany. No myślę, że na pewno damy się ograć Luisowi Cookowi, więc wejdziesz tylko teraz za którego z naszych pomocników środkowych. Za tego z gorszą ocenę, z oceną za Gnakuriego. Drugą zmianą, no myślę, że ściągniemy lewego skrzydłowego, Bielika też wpuścimy za Angelę, ale dobra, z trzecią zmianą jeszcze się wstrzymam. No i mamy akcję od wyrzutu z autu z prawej strony, Gradle z Wardem, Quintero, nie było tam faulu, Quintero jeszcze chciał powalczyć, ale stracił piłkę, Bielik, Dorida, Quintero, Asumbalonga, no ładnie, ależ piękne podanie, Obita, dośrodkowanko, Gradle, jest bramka. Cóż za wjazd Gradela i świetne dośrodkowanie Obity. Gradle strzela pierwszą bramkę w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz, cóż za podanie w ogóle. Nie wiem, czy to było mierzone, czy tak chciał, ale liczy się to, że jest bramka. 5-1. I 79, no 80 minuta. I zrobimy ostatnią zmianę, tak więc myślę, że lewe skrzydło trzeba wymienić. Wijndalum najbardziej osłabiony zawodnik, więc z tego co my tutaj mamy, Jake Heskett może zagrać na lewej stronie, ale i to również jako schodzący napastnik, proszę bardzo. No to zobaczymy, czy coś pokaże nam ten młody zawodnik w ostatnich 10 minutach. Jeszcze akcja na samej końcówce, no jeszcze 2 minuty. Do końca regulaminowego czasu gry Wallace. Obyśmy nie stracili drugiej bramki. Nie, to był beznadziejny strzał. Nie, akcja w drugą stronę od razu. Bong, Ward. Mamy dwóch Wardów dzisiaj. Stevens. No, przejmujemy piłę. Oj, niebezpiecznie, Bielik. Nie było faulu jeszcze, Hoik. No, dlaczego tak się zawahał? Powinien śmiało do tej piłki ruszyć, złapać ją. No, zobaczmy jeszcze raz. No, tutaj Bielik. Ło, co on w ogóle zrobił? Ależ ofiarnie. No i głównie, no głównie Obite trzeba oczywiście wskazać za winowajcę, ale bramkarz również mógł się lepiej zachować. Tema końcowa spotkania, już doliczony czas się skończył, no i wygrywamy 2-5. No trochę mnie martwi ta ostatnia bramka dla przeciwnika, ale wygrywamy w bardzo dobrym stylu. Tak więc dobra robota, panowie, jest zwycięstwo, morale oczywiście idzie w górę. I Wijndalum graczem meczu, no ja byłem pewien, że Gradle, zobaczcie, 3 asysty i bramka. No aż mi będzie teraz szkoda Gradela ściągać z tej prawej, z tego prawego skrzydła. 19 strzałów, 7 celnych, 52% posiadania piłki, jakieś rekordy są. Pierwsza i druga bramka dla klubu Wijndaluma.
No i awansujemy tutaj na 16 pozycję i do miejsca trzeciego tracimy tylko 3 punkty, tak więc jest dobrze. I już szybciutko przechodzimy do meczu numer 2. Przed nami Charlton oczywiście, gramy u siebie w domu. Nie dokonałem żadnej zmiany personalnej do tego spotkania. Jeszcze tutaj zobaczcie, Halilowicz. No, jeszcze nie, chociaż... No dobra, wpuścimy go tutaj za Luisa na ławkę. Wilson 80-74, no dobra, też może wylądować na ławce. Terry Owens tutaj nasz, no fantastyczny, mało lat, bardzo dobrze rozwijający się. Myślałem, że ma potencjał troszkę lepszy, jednak nie za bardzo. Tutaj Lewis Cook usiądzie na ławce, w jego miejsce Wahbi Khazri, którego wystawiłem na listę transferową. On, za niego już tam nawet wpłynęła oferta, jednak chyba po prostu nie zaakceptował kontraktu. No cóż, bez zmian, tak więc lecimy z meczem. No, pierwsza akcja niestety dla Charlton, Diallo. Ależ piła Angela! Oj, 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 co za wybicie Hojga. No i to na konto Warda niestety ląduje bramka samobójcza. Zobaczmy jeszcze raz, Diallo, Melis, tutaj ładne podania w ogóle. Angela do bramkarza i bardzo niefortunnie, ale Hojg przecież powinien i tak lepiej się zachować. No, już dwa razy zachował się niestety bardzo źle. Mamy akcję odrzutu z autu, Gnukuri, świetny przechwyt, Quintero, ależ tutaj Obita się podłączył, Wijndalum, dośrodkowanie, bardzo miękkie, no ale nie doszło do celu, Gradel, teraz prawą stroną, Ward ma sporo miejsca, ajajaj, już tam Gnukuri, przepraszam, Asombalonga czaił się po piłkę i po strzał, ale mamy akcję w drugą stronę, na szczęście Melis niecelnie strzela. Piłka wznowiona od bramki, ale my wygrywamy te pojedynki główkowe, tak więc jestem zadowolony. Gradel, Ward na obieg, a Gradel chciał dośrodkować. No dobry zamysł, wykonanie bardzo słabe. Balanta, Reed, teraz lewa strona, Wijndalum tutaj miał sporo miejsca, ale nie w tą stronę się odwrócił. Na szczęście piłka szczęśliwie właśnie się odbiła. Quintero! Zbliżamy się do końca pierwszej połowy, już czas doliczony, no tutaj raczej nie będzie żadnej akcji, tak więc możemy zacząć się martwić, ale jeszcze drugie, 45 minut, tak więc... tak, dalej chłopaki, bo z tego co widzę to jest naprawdę bardzo słabo, jestem niezadowolony w waszej gry defensywnej i również pomocy. Rozpoczynamy drugą połowę. Hojk od bramki na Gradela, ten ajajaj został wyprzedzony, no i straciliśmy piłkę, Diallo. Mancini, albo Mancini, Mancini holuje piłkę dosyć długo, Mancini! Cóż zrobił napastnik gości, Gabriel Mancini? No nie możemy sobie dawać tak łatwo strzelać bramek, no zobaczmy. Tutaj sobie chyba nawet przeszkodzili nasi obrońcy, a Mancini świetne wykończenie. No mamy akcję, Obita, niecelne to podanie, Reed, świetny przerzut na drugą stronę i Gradel, Gradel, dośrodkowanko, Asombalonga, jest brama kontaktowa. I Brita Asombalonga strzela już swoją czwartą bramkę w tym sezonie, tak więc no, możemy być zadowoleni z napastnika, bo jest skuteczny. 66 minuta, moi drodzy, zrobimy zmiany. Quintero jest najsłabszym zawodnikiem w tym momencie, w sensie kondycyjnym, więc w jego miejsce no, mógłby wejść Halilowicz w sumie. I myślę, że damy mu szansę. Damy mu szansę na 24 minuty. Halilowicz. I następnie, no cóż, czy dwóch zawodników, no ten ma 80%, tak więc jeszcze nie. Wilson jeszcze nie, ale zmieniłbym Angelę. Tak więc Bielik za Angelę. I lecimy dalej. 80 minuta, myślę, że standardowo 79-30 i robimy zmiany. No i myślę, że wpuścimy Jamesa Wilsona, nieogranego, jednak wysunięty. O, nawet Lis pola karnego bardziej myślę, że tutaj by się przydał dla Wilsona. Mega szybkość, Wijndalum też zmęczony, ale mamy ostatnią zmianę do wykorzystania i będzie nią właśnie Wilson. No, jest akcja, Obita, Wijndalum, jeszcze dośrodkowanie i rzut rożny, chociaż to dośrodkowanie, no, słabe trzeba powiedzieć, Halilowicz, Narida, jeszcze Wijndalum.
Ward nie dojdzie do tego podania. Co to miało być? No i co? I będzie jeszcze 3-1, kurde. Bo jesteśmy na szarży i teraz to wykorzystają. Balanta, nie było faulu, ależ tam mało brakowało i to Ward wybijał piłkę. Tuż za poświęcenie naszego obrońcy. Gudmundsson. No i czy wyjdziemy tutaj może z jakąś kontrą? Gnukuri, dawaj tam na Wilsona. Oj, ale nie w ten sposób. Jeszcze ostatnie 30 sekund. Halilowicz. Ajajaj, dośrodkowania ma dobre. Ward. No, próbowaliśmy, ale to jeszcze nie koniec. Kurde, dlaczego tak słabo podajemy? No i koniec. Niestety, przegrywamy to spotkanie 2-1. Oczywiście jestem niezadowolony z naszego występu. Gdyby nie błąd bramkarza i bramka samobójcza Warda, mielibyśmy chociaż ten remis. No albo inaczej by się skończył ten mecz. No nic, możemy sobie pluć w brodę. I teraz trzeba przygotowywać się do kolejnego spotkania. I trzeci mecz już przed nami. Moi drodzy, zagramy za Accrington na wyjeździe. Jak możecie zauważyć, w pierwszym składzie no same zmiany po prostu. Tak więc od bramki Steele, dalej Kane na prawym, na prawej obronie, w środku Stevens oraz Burke, na lewej Van Aanholt, w środku Cook z Bielikiem, Bielik jako pomocnik odbierający piłkę, Kazri, schodzący napastnik na lewej stronie, Hesket, ofensywny pomocnik, Halilowicz, schodzący napastnik na prawym skrzydle i Wilson jako lis pola karnego. Takim składem zagramy sobie za Accrington w Capital One Cup drugiej rundzie. Pierwsza akcja, oj, ależ bardzo słabe podanie, nie wiem co to miało znaczyć w ogóle. No uwaga, ale Stevens, piękna asekuracja, Kane niepotrzebnie tak do przodu, ale Bielik, aj, też słabe podanie, kurde, panowie. Musimy się w końcu zgrać, no ale gramy tutaj składem całkowicie rezerwowym. No zobaczmy, Bielik, Halilowicz, ależ piła z pierwszej piłki, Hesket! Aj, marnuje stuprocentową sytuację. Mamy rzut rożny, Halilowicz na Stevensa, tam Bielik jeszcze próbował dojść do piłki. Ale spokojnie, oj, zbyt spokojnie Kane. Piłka na Halilowicza, nic z tego, jeszcze Stevens do środka, jest Cook, Hesket. Hesket do Wilsona, Wilson, mamy 1-0, świetne podanie Hesketa i James Wilson strzela swojego pierwszego gola dla klubu Watford. Zobaczmy jeszcze raz, Cook. Cook ma takie pół asysty, nie? Można powiedzieć, doskonale Wilson wybiegł w tempo, też podanie znakomite, 1-0. Kazri, rzutu wolnego, ależ! Ależ bomba, cóż za rzut wolny Kazriego. Ja go chciałem sprzedać, ale chyba zostawimy sobie tego skrzydłowego Watford. Cóż za bomba, nie miał szans bramkarz, 2-0. 45. minuta właśnie minęła, mamy minutę doliczoną, nic tutaj już się nie wydarzy w tej pierwszej połowie, tak więc 2-0, świetny wynik. No i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Oczywiście, no ja wiem, że mogłem co innego powiedzieć, ale powiedziałem tak, spoko, wszyscy są nawet wyjątkowo zachwyceni. No i cóż, zaczynamy drugą połowę. Okej, kompletnie nic się nie dzieje, 73. minuta, zrobimy zmianę, więc ja w tym meczu chcę głównie dać właśnie szansę zawodnikom, którzy bardzo mało dotychczas grali. Czyli w tym momencie zejdzie Halilowicz z prawego skrzydła i tak bardzo ładnie zagrał, chociaż no tutaj żadnej asysty ani bramki nie ma, ale ocena przyzwoita, 6-9. W jego miejsce Denon Lewis na prawe skrzydło jako skrzydłowy. Kazriego jeszcze może bym tutaj zmienił, może za Foliwiego? A nie, Kazri niech zagra sobie do końca. Owens i Foliwi wejdą za chwilkę. No i mamy już 81. minutę, dalej żadnej akcji ciekawej nie było, tak więc w tym momencie Terry Owens za Hesketa, a Michael Foliwi za Wilsona. Lis pola karnego też się nadaje, ale zobaczymy go w roli wysuniętego napastnika. Końcowa meczu, moi drodzy. No mamy akcję na niecałe 2 minuty do końca. Owens przejął piłkę, Lewis. Nie udało się dojść do tego podania. Kazri, wycofanie na Van Aanholta. Ależ Kane, tutaj sporo miejsca. Kane. Kane, dośrodkowanie, Kazri, jest bramka, druga bramka Kazriego w tym spotkaniu. No i to zdecydowanie będzie gracz meczu.
Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Świetnie, Kane się podłączył. No ja myślałem, że to będzie zagranie do Foliwiego. Pomyliłem się. Little pierwszy strzał obronił, drugiego już nie miał po prostu szans. No i na sam koniec jeszcze strzelamy trzecią bramkę. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że na 23 strzały, na 8, znaczy na 23 strzały, 8 tylko celnych. Tak więc to może być taki mały powód do niezadowolenia. Lewis jeszcze, Owens tam próbował wygrać pojedynek główkowy. Kozry po hat-tricka, ale nie tym razem. I to będzie koniec meczu, tak jest. No możemy być zadowoleni 3-0 składem nieogranym, składem rezerwowym. Wygrywamy oczywiście ze słabym przeciwnikiem na wyjeździe jeszcze, ale oczywiście jestem bardzo zadowolony. Zobaczmy jeszcze jakieś rekordy, jubileusze. Nie ma żadnych. Tutaj Milik w Evertonie, proszę bardzo. Nasz Morgan Mays. To jest nasz zawodnik, tak jest. Już 3 bramki strzelił w Capital One Cup. Możemy być bardzo zadowoleni właśnie z jego w ogóle spotkań. Zobaczcie, 5 występów, 5 bramek. No coś fantastycznego w ogóle Mace pokazuje. I zobaczmy jeszcze wiadomości. Tak więc oczywiście rozjechaliśmy tutaj Accrington, nie mieli żadnych szans. Kane debiutuje w nowym zespole. Stevens również zadebiutował. Kazri w formie oczywiście świetny, jest świetnie wykonany rzut wolny. No i w sumie tyle. A następny mecz już za 3 dni z derby. No i już przechodzimy do czwartego spotkania. W dzisiejszym odcinku zagramy z derby na wyjeździe. Skład znów przebudowany. Gramy składem, którym graliśmy poprzednie spotkania, czyli Hawk, Kane, Alvarez, Balanta, Angela, Obita na lewej obronie, Reed w środku z Gnukurim, Wijnaldum na lewym skrzydle, Quintero, Gradel i Yassam Bolanga. Jako jedyni rozgrywamy dzisiaj to spotkanie z naszej ligi i tutaj było bardzo groźnie, bo w poprzeczkę strzelali zawodnicy derby po rzucie rożnym. Teraz Wijnaldum, dobre wybicie i koniec akcji, ale jeszcze jeden rzut rożny. Angela, Hendrik, uwaga, jeszcze piłka leci do Wilsona, Nichebe, ale strzał zablokowany na nasze szczęście. Uwaga, mamy kolejną akcję, ale to jest akcja dla derby. Wilson, ależ uwaga, niestety... Ale Hoik po raz kolejny bardzo słabo zachowuje się w polu karnym. No zobaczmy, Wilson, tutaj świetne podanie i mogliśmy przejąć tą piłkę. Oj Hoik, co ty zrobiłeś w ogóle? Masakra jakaś. Mamy akcję od wyrzutu z autu, Hendrik. No zobaczcie, jak się poruszają po boisku w ogóle. Kurde, zero pressingu. Panowie, dawać ich. Russell, Anichebe, poprzeczka, cóż za petarda wystrzelona na naszą bramkę, na szczęście w poprzeczkę. I kolejna sytuacja dla derby, Hendrix i znowu Anichebe, tym razem dobrze Hoik. Ale to jeszcze nie koniec, Ince, dośrodkowanie zablokowane. Mamy rzut wolny, Quintero w słupek, no nie wierzę w to. Już końcówka pierwszej połowy. Tutaj akcji już nie będzie, tak jest, no i niestety słabo. No mieliśmy najlepszą sytuację z tego rzutu wolnego, słupek. Szkoda, no ale nasi przeciwnicy również obstrzelali obramowanie bramki, no ale oczywiście oczekuję od Was znacznie lepszej postawy w drugiej połowie i Obita, jestem niezadowolony z Twojej gry w dzisiejszym meczu. Mam nadzieję, że to poskutkuje i poskutkowało. Akcja dla Watford, Gradel. Gradel, ależ piękny run, ajajaj, gdyby nie bramkarz. Mogło być niebezpiecznie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Gnukuri, Kane, tutaj Reed w środku pola, Kane niepilnowany, dośrodkowanie, ale Wijnaldum nie wygrał tego pojedynku. Jeszcze Obita z lewej strony, Obita do Reeda, Reed jeszcze przejął piłkę. Obita z Reedem, Wijnaldum już w polu karnym, Gnukuri w poprzeczkę. No nie wierzę w to. Jest akcja Obita lewą stroną, Wijnaldum, a są balonga, Quintero nie ma! Kurde! Dobra, już coraz bardziej to spotkanie robi się wyrównane, jeśli chodzi o strzały oraz posiadanie piłki. No jednak ta główna statystyka cały czas 1-0, więc w 66 minucie zrobimy zmiany. Najsłabiej spisujący się w tym momencie jest Wijnaldum na lewym skrzydle, więc Wahbi Khazri wejdzie na lewe skrzydło. Jak na razie będzie to jedyna zmiana. Ok, 74 minuta. Nadal nic się nie dzieje, chociaż wykonaliśmy jeden strzał. I wejdzie James Wilson za Asambolangę.
Albo nie, co ja zrobiłem? Cofnij. Quintero dzisiaj nie rozgrywa jakiegoś świetnego meczu, więc Wilson za Quintero. Zagramy na dwóch napastników. Wilson zagra jako lis pola karnego, a Sombalonga kompletny napastnik. I ostatnią zmianę jeszcze sobie zachowamy. A tutaj mamy akcję Gnukuri, Gradel. Dość, chciałem powiedzieć dośrodkowanie, ale to było raczej takie wbicie w pole karne. Jeszcze gramy. Quintero, Asombalonga. Ojajaj, mocny strzał, ale bardzo niecelny. No, mamy akcję. Hauk od bramki. Asombalonga przegrywa pojedynek główkowy, ale Kazri pięknie. Ależ tutaj dobrze podziałał. Kurde, obita. Zamysł dobry, no ale wyszło jak zwykle. Angela. Dobrze, ale do nikogo. Eliasson. Balanta, cóż za wyprzedzenie. Gradel stracił piłkę, ale szczęśliwie dalej mamy ją pod własnymi nogami. Gradel. Gnokuri. Nie ma spalonego. Gnokuri. Mamy rzut rożny. Kazri. Dośrodkowanie na Angelę. Jeszcze raz będziemy mogli wykonać ten stały fragment gry. Kazri. Nic z tego. Jeszcze Kane. Powalczymy, Angela fauluje. Będzie żółta kartka? Oby nie było czerwonej. Żółta kartka dla naszego środkowego obrońcy. No i mamy 83. minutę, więc zrobimy jeszcze jedną zmianę. No i kto tutaj może wejść w tym momencie? Może na środek, tak więc za Gnukuriego wejdzie Bielik. Bielik, pomocnik odbierający piłkę. No i trzymamy kciuki. 7, troszkę ponad 7 minut do końca tego spotkania. 3 minuty doliczone, moi drodzy. Jedna już minęła. No, mamy 1,5 minuty teraz do końca. Gradel! Uwaga, Wilson! Nie ma spalonego, Wilson! Brak mi słów. Po prostu brak mi słów. To powinna być bramka na 1-1. No jeszcze zobaczymy akcję do końca, ależ dobre dośrodkowanie. To drugie już nie było tak dobre. No i niestety, przegramy to spotkanie. Mimo tego, że mieliśmy sporo okazji, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Chyba, że jeszcze tutaj pociągniemy Wilson. Nie, koniec, koniec meczu i przegrywamy czwarte spotkanie już w lidze w tym sezonie. Oczywiście nie jestem zadowolony. Ale jeszcze nie podejmujmy jakichś pochopnych wniosków. Jeszcze nie wieszajmy psów na drużynie Watford. Derby w tym momencie na pierwszym miejscu. No ale tak jak mówiłem na początku, jak na razie jako jedyni rozegraliśmy tą piątą kolejkę. Ostatni mecz w dzisiejszym odcinku przed nami. Watford kontra Nottingham Forest. Ja tutaj postarałem się poprawić morale naszego zespołu poprzez dwa spotkania. Jedno, które sam zarząd mi zaproponował ze względu na słabą dyspozycję naszej drużyny w lidze, a drugie zaraz przed właśnie tym meczem, żeby jeszcze bardziej poprawić nasze morale. Skład na dzisiejsze spotkanie, jako że dzisiaj gramy z Nottingham Forest, a ta drużyna obecnie spisuje się no równie słabo, chociaż lepiej niż my, bo Watford w tym momencie na 22. spadkowym miejscu. Mimo tego zarząd dalej ma do nas pełne zaufanie, mamy stabilną posadę. Więc jest dobrze, a już za 3 dni, czyli w następnym odcinku, zagramy z Middlesbrough, którzy są naprawdę w dobrej formie, a tam potrzebuje naszych najlepszych zawodników. Niestety, ale Lewis Reed oraz Aseyin Gnukuri doznali kontuzji takiej samej, uraz stopy, jednak wracają już niedługo. Skład na dzisiejsze spotkanie to Steel na bramce, Kane od prawej, na obronie Windorp, Stevens, Van Aanholt, w środku Cook oraz Bleu. Zawodnik, którego wypożyczyliśmy z Wolfsburga. Na początku chciałem go kupić, ale sobie pomyślałem hola. Na początek wypożyczymy tego zawodnika, zobaczymy jak się będzie spisywał, a następnie jeśli będzie dobrze, to go kupimy i dzisiaj już będzie miał szansę na debiut. 19-letni zawodnik ze świetnym potencjałem. Na lewej stronie Kazri, w środku Hesket, Halilowicz na prawej i Wilson jako lis pola karnego. Stopień znajomości taktyki jest już wysoki. Tak, no i cóż, lecimy z meczem. Pierwsza sytuacja od bramki, jednak przejmujemy piłkę. Kazri ładnie chciał uruchomić Hesketa, ale tutaj też podanie bardzo słabe, więc spokojnie. I teraz Steel, potrzebujemy dokładnego wykopu piłki.
Steel, ach, niestety, ale bardzo słabo i teraz trzeba uważać. Cousins, jest przechwyt. Kurde, ależ kopanina. I pięknie, ależ tam ofiarnie nasi obrońcy. Nie ma bramki dla Nottingham Forest. Właśnie to, co zauważyłem, to Haig, albo Haug, nasz bramkarz, kupiony za 9 milionów funtów. I teraz mamy szansę na kontrę, ale beznadziejne podanie, ale jeszcze Halilović. Koniec akcji. Halilović rzut rożny, nic z tego nie będzie. Halilović jeszcze przejął piłkę, ale beznadziejne podanie. Uwaga, uwaga, już jest wysokość pola karnego, ale świetnie tam. I to Kazri wrócił do defensywy. Wilson, ależ przeszedł zawodnika. No ale zobaczcie, jaka kopanina, no... Niedobrze się dzieje. Uwaga! Steel! Ależ pięknie. To ja może skończę o bramkarzu naszym Haugu. Ma bardzo słabe wyjścia do piłki. To jest poziom 5. Tak więc dlatego... dlatego popełniał takie błędy. Jest akcja. Bleu, Hesket. Na prawej stronie Halilović schodzi do środka. Cook na Bleua, chociaż tam chyba Ward powinien przejąć piłkę. Przepraszam, Kane jest bramka! Dośrodkowanie na Kazriego i Kane zalicza swoją pierwszą asystę. Kazri już trzecią bramkę w tym sezonie. No więc tutaj Kazri raz za razem pokazuje, że sprzedaż go byłaby naprawdę bardzo wielkim błędem. No i tak, moi drodzy, mamy już koniec pierwszej połowy, 1-0, tak więc na spokoju musimy podejść do drugiej połowy. Tak więc nie graliście tak źle, ale wiem, że stać was na jeszcze więcej. Uwaga, mamy rzut wolny, Kazri, dośrodkowanie i teraz uwaga, trzeba wracać do obrony. Stojkovic, Stevens, ale dobrze, pięknie nawet bym powiedział. No i mamy akcję od rzutu wolnego, Osborne. Izquierdo, strzał z dystansu, no bardzo mocny, ale na szczęście niecelny. Rzut rożny, uwaga, Cook, świetne wybicie i teraz Halilović do Wilsona. Wilson na lewe skrzydło powinien najszybciej zagrać, właśnie, Kazri. Ajajaj, ależ mieliśmy tam sporo opcji i niestety Kazri zepsuł to. Rivera, Cousins, Cook, ale tylko na chwilę przejął piłkę, jeszcze Cook bliski przejęcia, Van Aanholt nie dał rady, uwaga! Uwaga, Jezus Maria, co tam się działo? Gips jeszcze, koniec akcji. A my zrobimy teraz zmiany. Ja widzę tutaj dwóch kandydatów do zmiany. No Windorp ma słabą kondycję, ale... kto tutaj by wszedł teraz? Bielik na obronę? Nie, dobra. Wpuścimy Balante za Stevensa oraz Asam Bolange za Wilsona. No Wilson dzisiaj nie najlepiej. 80. minuta, zrobimy sobie ostatnią zmianę, a więc myślę, że na prawe skrzydło za Halilovicia wejdzie Gradel. No i wszystkie zmiany zrobione, też Halilović miał najsłabszą ocenę z pozostałych zawodników na boisku, wszyscy pozostali powyżej 7. No i już weszliśmy w doliczony czas gry, więc powinniśmy wygrać to spotkanie 1-0. Takim wynikiem powinno zakończyć się to spotkanie. Windorp, ależ osłabiony. Jeszcze Gradel, ale do nikogo. Asam Bolanga, chociaż to już jest koniec doliczonego czasu gry właśnie. Wygrywamy 1-0. Bardzo dobre zakończenie tego odcinka. Oczywiście dobra robota. I Todd Kane, gracz meczu, za tą asystę myślę głównie. Reszta ocen też na wysokim poziomie. Van Aanholt bardzo dobrze się spisał. Windorp w ogóle świetna ocena. Kazri za bramkę, Hesket też mi się podoba. No i elegancko, możemy być zadowoleni z tego meczu. Jakieś rekordy, jubileusze? Stevens zadebiutował, Bleu zadebiutował i też w ogóle rozegrał swój pierwszy mecz o stawkę. Aha, w barwach zespołu, okej, spoko. Halilović w karierze po raz 175. My awansujemy na miejsce 20 i tracimy do miejsca 10 3 punkty, a do liderów, czyli Sheffield United, już punktów 10. Okej, tak więc przejrzyjmy jeszcze wiadomości na koniec. Okej, pełna kontrola, tutaj zwolnienie. Kane imponuje formą, co mnie bardzo cieszy. Poszukiwania zakończone z Włoch, ale już raczej nikogo nie szukamy. I tak jesteśmy po okienku transferowym. I tutaj jeszcze sobie zrobię. Tak więc podsumujmy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. A więc zaczęliśmy meczem z Brighton. Tak jest, który wygraliśmy 5-2, następnie porażka 1-2 Charlton, 3-0 wygraliśmy w Capital One Cup,
porażka z Derby 1-0 oraz zwycięstwo z Nottingham Forest 1-0. Tak więc dzisiaj dwie porażki, trzy zwycięstwa. Myślę, że nie jest źle, a w następnym odcinku zagramy sobie najpierw z Middlesbrough, które w tym momencie na czwartym miejscu, następnie Reading z szóstego miejsca, Swansea, właśnie trafiliśmy w Capital One Cup trzeciej rundzie na Swansea, tak więc możemy szybko zakończyć udział w turnieju, ale zobaczymy. Zagramy również sobie z Aston Villą z miejsca 10 obecnie i Bournemouth z miejsca 17. Tak więc to by było wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, mordeczki. Siemano!